Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę pod niebo sen topi się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Tak, tak, tak. Z Jukozmo i ze mną leć. Mia i ja. Rozmowa z jednorożcami. Oto Florencja, jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Dla niektórych wymarzone miejsce na ziemi. Ale nie dla mnie. To mój pierwszy dzień w prestiżowej międzynarodowej szkole we Florencji. Większość dzieciaków byłaby zachwycona taką szansą, ale moja sytuacja jest inna. A niedługo zmieni się jeszcze bardziej. Poznasz tu wielu miłych ludzi. Tak, jasne. Zobaczysz. Pójdę sprawdzić, gdzie jest gabinet dyrektorki, dobrze? Zaczekaj tu na mnie. Zaraz wrócę. Ej, oddajcie! Proszę was! Oddajcie mi to! Co to za jedna? I dlaczego ubrała się jak na Halloween? No, Halloween było dawno temu. Dzięki, że podniosłaś książkę. Mia! Chodź, skarbie, pani dyrektor czeka. Żadnych dodatkowych zajęć we wszystkich 6 szkołach w ciągu ostatnich 4 lat? Naszych uczniów zachęcamy, by brali w nich udział. Ma zdolności językowe. Podróżowała po świecie z rodzicami. Przed wypadkiem. Nauka języków przychodzi jej od tak. Mia? Wiem, że nie było ci łatwo, drogie dziecko. Przykro mi z powodu twoich rodziców. Pewnie zdaje ci się, że trafiłaś do nowego, dziwnego świata. Ale moim zdaniem właśnie takiego nowego świata potrzebujesz. O, ładny pokój. Nie sądzisz? Jeśli znajdę w twojej szafce moje buty, to będziesz w bardzo poważnych... No, masz nową współlokatorkę, Paula. Tak mało o tobie słyszałyśmy. Jestem Violetta. Z pewnością zostaniemy przyjaciółkami. Albo nie. Zobaczysz, z czasem wszystko się ułoży, na pewno. Rodzice zostawili coś dla ciebie. Miałaś dostać to dopiero na urodziny, ale
Chcę ci to dać teraz. Wrócę teraz do biura i dokończę formalności. A potem przyjdę się pożegnać, dobrze? Centopia. Zupełnie o niej zapomniałam. Och, to runy! Wszystkiego najlepszego, skarbie. Pamiętasz Centopię? To wyjątkowa gra tylko dla ciebie. Tata wymyślił grę? Jestem Mia. Co to znaczy? Cześć, Mia. Podaj hasło. Jestem Mia. Jak tu dziwnie. Czy to... Centopia? Totalnie... niesamowita! Nie, zaraz. Przecież to niemożliwe. Ale takie piękne... Orety! Co się ze mną stało? Nie jest tak źle. Spódniczka mogłaby być dłuższa. Ja mam skrzydła! Wierzyć mi się nie chce! Naprawdę mam skrzydła! Ja... jestem elfem! To znaczy, że mogę latać! O! Zaraz, dam radę. Tak, tak, umiem latać. O, 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 o. Aciu! Dobra, z lataniem mam problemy. Dokąd oni poszli? Jeju! Nigdy nie słyszałam czegoś takiego. A! Czegoś takiego też nigdy nie słyszałam. Stój, stój! Spróbuję jeszcze raz. Na grzmiące dudy. Przecież przedtem działało. Nie wiedziałam, że umiecie mówić. Ciągle gadamy między sobą. Rozmowa z obcymi jest surowo zabroniona. Chwila, moment. Ty jesteś obca. O, brzydki, brzydki, niedobry fanu. Ej, nikomu nie wygadam. Naprawdę? O, to bardzo miło z twojej strony. Chodź, możesz iść za mną. Ale jakby ktoś pytał, prowadziłem cię muzyką. Naprawdę nie powinniśmy tego robić. Faunom nie wolno się wtrącać. To tu wylądowałam. No właśnie. Może gdzieś w pobliżu jest coś...
ważnego? Dlaczego właściwie? Kto to mógł zrobić? Jednorożec? Niesamowite! Prawdziwy, żywy jednorożec! Dlaczego jej nie pomagasz? Jestem faunem! Ratowanie jednorożca to robota dla elfa. No dobra, a gdzie znajdziemy elfa? O, ja? To dziwne. Czy ty powiedziałaś bądź ostrożna? A to chyba było pośpiesz się! Hmm? Niewiarygodne! Rozumiesz mowę jednorożców? Tak, najwyraźniej. Powiedz coś jeszcze. A tak, pośpiesz się. Jej. Jesteś taka piękna. Liria? Witaj, Lirio. Ja jestem Mia. Serio? Wszędzie mnie zabierzesz? Tyle chciałabym zobaczyć! Wodospady, dzikie smoki, pola jednorożców i pałac elfów! Zabierzesz mnie tam? Dzięki, Fadl! Do zobaczenia! Nie ma sprawy! Jakoś sobie poradzę! Nie żeby trzeba mnie było podwieźć do domu czy coś. Nie lubię pożegnań. Pa! To na pewno sprawka tych wścibskich elfów. I co ja powiem Pantei? Hajja! Sentopia jest taka jak w książce. Tatuś co wieczór czytał mi rozdział. To była magiczna godzina Mii. Jakie to piękne! Chcę wszystko obejrzeć. To tęskne wodospady, a tam ukwiecone pola i nieciekawe wzgórza. Szkoda, myślałam, że będą ciekawsze. No a gdzie jest pałac elfów? Widzę go! Nie do wiary! Tu jest idealnie! Jak to nie całkiem? Zostańcie tu! Wezmę na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie naszej misji. Wasza wysokość! Miałaś dostarczyć mi jednorożca dziś przed południem. Wybacz, królowo Panteo. To nie moja wina. Nie mogłam liczyć na żadną pomoc. To pełny brak kompetencji. Jednorożec wpadł w pułapkę, ale ktoś go uwolnił. Pewnie to sprawka elfów. Widzisz go, Gargono? To ostatni róg jednorożca, jaki mi pozostał. Kiedy się skończy, znów będę stara i szkaradna. A wiesz, jak nie cierpię być stara i szkaradna! Tak, pani? I przestań się przede mną płaszczyć! Musisz wypełnić tylko jeden rozkaz, Gargono. Zdobądź dla mnie więcej rogów jednorożca. Przynieś mi je wszystkie! To tam! Góra elfów! Pałac elfów jest wewnątrz. Szybko, jedźmy! Koniecznie muszę go obejrzeć!
Kto jest w pobliżu? Gdzie? Mówiłam, że jest elfem. Spójrz na uszy. To czemu nigdy jej nie widzieliśmy? Kto tam? My! A! Kim jesteś? I po co tu przybyłaś? I skąd ty masz tę sukienkę? Przestań, Yuko! Nie wiadomo, kim ona jest! Jej! Elfy! Prawdziwe elfy! Jestem Mia. Ja tylko zwiedzam. I zawsze marzyłam o tym, żeby was spotkać. O, serio? Słyszałaś o mnie? No, może nie zachowuję się jak książę, ale naprawdę nim jest. Nie chodziło mi konkretnie o was, raczej o elfy. Jesteś księciem? O, to jest Liria. Skąd znasz jej imię? Zdradziła mi je? A niby jak? Nie, zostańmy jeszcze chwilę. To są elfy, tak jak ja. O, więc ty ją rozumiesz? To jakieś szaleństwo. Myślę, że król chętnie się z tobą spotka. Naprawdę? Poznam króla elfów? Pójdę do pałacu elfów? Teraz? Czytałam o pałacu elfów. W książce był obrazek, ale pomazany keczupem, więc tak naprawdę niewiele było widać. Co to keczup? A dlaczego nigdy wcześniej cię nie spotkałem? Zapamiętałbym cię. Pochodzę z odległego miejsca. Dalszego niż mgliste obrzeże? No, nie wiem, gdzie to jest, ale mój dom jest z pewnością dalej. Ty nie umiesz latać, prawda? Umiem. Trochę. Ale lubię chodzić. Miło jest czuć grunt pod nogami. Ja lubię latać. Masz zamiar zostać tu na dłużej? Właściwie muszę, bo nie bardzo wiem, jak wrócić. Spróbuj tą samą drogą, którą przybyłaś. Tak, słusznie. Myślę, że powinnaś zostać. Słuchaj, jeśli polecimy, szybciej będziemy w pałacu. No już, Mo, lećmy! A gdzie Liria? Dlaczego tak nagle zniknęła? Jednorożce są dziwne. Denerwują się, no... przy wszystkich. Oprócz ciebie. Liria! Może jej coś grozić. Mankulusy są w pobliżu. Kto taki? Liria! Liria! Aaaa! Polecisz z nami! Tylko gdzie jej szukać? Jeżeli się rozdzielimy, sprawdzimy większy obszar. Lecę na zachód. Yuko, leć na wschód. Wschód? Robi się. A ty na północ. Wróć tu za 10 minut. Poradzisz sobie z lataniem? Jasne, bez problemu. Postaw mnie tylko na... Skrzydła! Mam skrzydła! Załapałam! W porządku! Nie, nie w porządku! Rety! O, Fadl! Raz pomożesz elfom i już im się wydaje, że mogą na ciebie spadać, kiedy im się żywnie podoba. Przepraszam, ale cieszę się, że tu jesteś. Wcale mnie nie ma. Jestem nieuchwytny, niczym wiatr. Fadl, Liri coś grozi. Wiesz, gdzie ona jest? Fauno, nie wolno się w nic mieszać. Musisz mnie do niej zabrać, słyszysz? Musisz! Nigdy mnie nie widziałaś. Nie było mnie tu, nie rozmawialiśmy. Jasne? Jasne. Dobra. Idź za pełnią światła, mistyczną pieśnią faunów. Grzmiące dudy. Trzeba iść tędy. Dziękuję, nie zapomnę ci tego. Tam jest jeszcze jeden. Zostańcie tutaj i czekajcie na mój sygnał. Nie uciekniesz mi. Liria! O! Nic z tego, elfie! Liria, uważaj! Hi-ya! Nie! Ten jednorożec jest mój! A? Nie jesteś zbyt waleczna. Jak na elfa. Nie jesteś z mojej księgi. Jakiej księgi? Wszyscy w Centopii powinni być troskliwi, mili i szlachetni. A ty taka nie jesteś. Strasznie nudna ta twoja księga. No już, zejdź mi z drogi.
Jeśli skrzywdzisz Lirię, popamiętasz mnie. Doskonale, a już się bałam, że za łatwo mi pójdzie. Nie byłoby zabawy. Yuko, popatrz! Nie! Nieźle, Yuko! Dzięki! Dobrze strzelasz, jak na chłopaka! Jest was więcej? Robi się coraz ciekawiej! Gargono! Wycofuję się! Wcale się nie wycofuję! Przegrupowuję się! To zupełnie coś innego! Liria! Zostaw! Zostaw ją! Nic ci nie jest? Tak się cieszę, że zdążyłam. Nie bój się ich. Chyba już wiesz, że to przyjaciele. Powiedziała dziękuję. Mia, myślę, że mogłabyś się tutaj przydać. Jeśli będziesz rozmawiać z jednorożcami, będzie nam o wiele łatwiej im pomagać. Mogę spróbować. Dobrze, że cię znaleźliśmy. I wiesz, tak przy okazji, chciałbym ci coś podarować. Gdy będziesz w potrzebie, dotknij go, o tak. Nasze pierścienie rozbłysną. Patrz. A jeśli stukniesz dwa razy, motyl doprowadzi cię do nas. Prowadź do Mii. Widzisz? Ja też taki mam. Są modne i funkcjonalne. To pierścienie przyjaźni. Przyjaźni? Niczego więcej. Jej, dziękuję. Jaki on piękny. O, a skąd to masz? Nie wiem, jak to wyjaśnić. Co się dzieje? O, to chyba znaczy, że czas na mnie. Nawet nie zdążyłam zobaczyć pałacu. Rety, jakie to dziwne. Co się dzieje? Wrócę tu. Obiecuję! Co się właściwie stało? Nie mam pojęcia, ale czuję, że jeszcze nie raz się z nią spotkamy. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie skończyłam! Jestem Mia. Dlaczego to nie działa? No już, Mia. Coś nie tak? Ty nie zastanawiałeś się, gdzie byłam? Gdzie byłaś? Dokąd doszłabyś w 5 minut? 5 minut? Wszystko dobrze, Mia? Chyba będzie dobrze. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pątek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osendowski. Oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni. Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Tak, tak, tak. Z Yuko, z Mo i ze mną leć. Wolna ta piątka.
tak, więc ze mną leć i będziesz wolna tak jak ptak. Tam jest Mija, tutaj ja. Mija i ja. Nadzieja Sentopi. Początki w nowej szkole zawsze są trudne, a lekcje WF-u zdecydowanie nie poprawiają mi samopoczucia. Jedyną dobrą rzeczą jest dla mnie teraz księga. No nieźle. W siatkówkę gra się rękami, a nie twarzą. Celnie, Violetta. Dzięki. Ej, nie martw się brakiem koordynacji. To genetyczne. Tak sobie mówię zawsze, kiedy potykam się o swoje własne nogi. To pocieszające. Patrzcie, trafił swój na swego. Dzięki. Vincent, tak mam na imię. Gdybyś pytała. Nie dotykaj paluchami, nie bo zostaną ślady. Zostaną ślady. O. Cześć, Mija. Podaj hasło. Jestem Mija. Hasło niepoprawne. Nowe hasło? Może... Elfickie runy. Tata mnie ich uczył. Dobra, poradzę sobie. Coś tu jest nie tak. Są odwrócone. To znowu ty? Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Jak to odwrócone? Runy przeniesione z kamienia na papier są czasem odwrócone, odbite. Rety, to... Dzięki ci. Vincent! Tak jak ostatnio. Choć uszy będą boleć strasznie, nadzieje, marna muzyka da właśnie. Ekstra! Odczytałam! Ale co to znaczy? Cześć, Mija. Podaj hasło. O, naprawdę super! Dostałam ją wczoraj, nie dotykaj! Przestań! Choć uszy będą boleć strasznie, nadzieje marna muzyka da właśnie. Działa! Udało się! Muszę popracować nad lądowaniem. Dobra, uszy szpiczaste, skrzydła trzepoczą, spódniczka nadal za krótka. Naprawdę wróciłam! Tu jest tak pięknie, tak spokojnie. Liria!
Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Drugi raz wylądowałam tuż obok ciebie. Jakby coś nas łączyło. Mam dość! Rezygnuję! Koniec! Pa, pa! To na pewno Fadl. Poddaję się! Nic z tego nie będzie! Tylko tracę czas! Chwila! Już wiem! No nie! Mam dość! Kupa złobu! Od dawna się tak zachowuje? Słyszałem! A odpowiedź brzmi całe życie! Nigdy nie zrobiłem nic porządnie! Nigdy! Zaraz! Już wiem! Rezygnuję! Rzucam to! Dla mnie możesz nie istnieć! Lepiej zostawię cię samego. Zostań, nie musisz nigdzie iść. Niestety muszę. Nie, serio, nie odchodź, proszę. Mogłabyś mi z tym pomóc. Na żadnego fauna od czasu wypadku z nawozem nie mogę liczyć, choć nie tylko ja byłem winny. Wybacz, chciałabym ci pomóc, ale muszę znaleźć elfy. O, no cóż, elfy. Jasne, jeśli chcesz pójść tą drogą... A ja tutaj, no wiesz, zostanę całkiem sam. Jak palec. Fadl, przestań! Możesz już skończyć z tym marnym graniem? Uszy mnie od tego bolą. Zaraz, zaraz. Marna muzyka? Bolące uszy? To właśnie o tym była mowa, Fadl! Myślę, że to bardzo ważne. Mój trąbtus? Wcale nie jest ważny. To metalowa, poskręcana tandeta. Mówię poważnie. Ponoć to coś to nowa nadzieja. Nowa nadzieja? Aha, to... A co to znaczy? Ja nie wiem. Trzeba spytać elfy. Musisz ze mną pojechać. Mam z tobą dosiąść jednorożca? A od czego masz skrzydła? Moje skrzydła i ja jeszcze się nie zgraliśmy. Przejdę się. Prowadź do Yuko i Mo. Chodź, Fadl. Mo, Mia wróciła. Zaczekaj chwilę. No chodź, szybko. Momencik, już prawie ją mam. Uważaj! Yuko! Wróciłaś! Czemu tak nagle uciekłaś? To było niesamowite! Puf! I zniknęłaś! Ja też się tego nie spodziewałam. Muszę z wami porozmawiać. Mam ją! 14 w tym tygodniu! Znowu poprawiłem rekord! Masz ochotę? Co to jest? Łza jednorożca! Doskonale wpływa na zdrowie. Au! Dziękuję. Nie ma za co. Nie ma za co. A ta jest dla ciebie. Znalazłem ją wczoraj. Co? To ma być nowa nadzieja Sentopi? Wiem, że to dziwnie brzmi. Złom jakiś. A gdzie ta księga, o której mówiłaś? Nie mam jej ze sobą. Chciałam ją wziąć ze sobą, ale źle znosi podróże. Jest mistyczna i magiczna i jest w niej zdanie. Choć uszy będą boleć strasznie, nadzieję marna muzyka da właśnie. Marna? Trochę obraźliwa ta przepowiednia, nieprawdaż? Zagraj. Okidoki. Tak, raczej marna. Ciągle nad tym pracuję. Ta księga jest stara, ale skądś wiedziała, że to znajdę. Nie wierzę w przypadek. Tylko co może znaczyć nowa nadzieja? Jakiej nadziei potrzebuje Sentopia? Ty chyba naprawdę nie jesteś stąd. Może by tak pokazać jej kwitnące zarośla.
Oto kwitnące zarośla. Ale one są martwe. Jak do tego doszło? Jedno słowo. Pantea. Królowa Mankulusów. Urządza obławy na jednorożce i kradnie ich rogi. Dzięki ich mocy zachowuje młodość. Jednorożców ubywa, a wyspa obumiera. Rogi jednorożców podtrzymują wszelkie życie. Czasem udaje nam się zebrać z nich pył. Jeśli jest go dużo, trochę to pomaga. Sami nie damy sobie rady. Bez jednorożców i ich rogów wszystko umiera. A kiedy umiera, jest martwe. I nie można tego cofnąć. Niedługo cała nasza wyspa zmieni się w pustynię. Bez roślin, bez jednorożców, bez faunów, bez nas zostaną Pantea i Mankulusy. To pewnie o tym jest mowa w księdze. W jakiś sposób to powstrzyma to. Ale jak? Czasem myślę, że nic tego nie powstrzyma. Dasz mi trochę tego pyłu? Ty naprawdę myślisz, że to zadziała? No nie wiem, ale musimy spróbować. Ej, jak już coś robić, to robić porządnie. Trzeba więcej rozmachu. Czy w tym kichnięciu kryła się nadzieja? Nie o to chodziło. Ale może jednak się nie mylę. Może warto spróbować. Nie będę sobie zawracał głowy zagadką o najgorszej trąbce na świecie. Najgorszym trąbtusie na świecie. Z księgi, której nawet nie widziałem. Nie, jestem księciem. Wybacz mi, ja mam co robić. Mo, zaczekaj! Ja jej wierzę. Nie wiem dlaczego. No bo pojawiła się tu zupełnie znikąd. Potem zniknęła, małe puf i tyle. O, Rety, to było super. W dodatku rozmawia z jednorożcami. To też się w głowie nie mieści, co nie? Ona naprawdę ma w sobie coś wyjątkowego. Ale co tam? Jesteś księciem, więc... A jak się mylisz? Wyjdziesz na głupka i król każe ci szorować podłogi. Wielkie rzeczy. A jeśli ty się mylisz? Na co wszyscy tak patrzą? Jeszcze żaden jednorożec nie gościł w pałacu, zwłaszcza z elfem na grzbiecie. Ojcze, to elfica, o której ci mówiłem. Zatem potrafi ona rozmawiać z jednorożcami, tak? Jak ci na imię? Mija, panie. Królu. Wasza wysokość? Mam się pokłonić? Nie, moja droga, jesteś wśród przyjaciół. Dobrze więc, posłuchajmy teraz nowej nadziei dla Sentopi. Zbliż się, proszę. On zaraz zacznie. Ja może wymknę się cichaczem? Wiem, jak to brzmiało. Brzmiało jak słoń astmatyk, którego dusi inny słoń astmatyk stojący na kaczce. Doprawdy, Rej. Nie przejmuj się, Mija, my nie gryziemy. Powiedz, czego właściwie oczekujesz od króla. Sama nie wiem, ale myślę, że to ważne. I może jakoś powstrzymać Panteę. Przecież król jest mądry, może coś wymyśli. Codziennie próbuję przewidzieć kolejne posunięcia Pantei, a ona codziennie wydziera nam jednorożce i coraz większą część wyspy. Zdolność przewidywania byłaby wielkim darem. Ale król nie może działać w oparciu o wiarę czy przypuszczenia. Musi być pewien tego, co robi, a w tego trąbtusa nawet ty wątpisz. Nie to chciałaś usłyszeć, prawda, Mija? Nie, pani.
Choć król żartuje i mówi zagadkami, jest mądry. Od dawna niezachwianie w to wierzy. W tobie też jest mądrość, Mija. Jeśli trąb tu to nowa nadzieja, dowiedziesz tego i ponownie się zobaczymy. W życiu nie przeżyłem takiego upokorzenia. Co ja gadam? Codziennie już przed śniadaniem spotyka mnie to 3 razy. Dlaczego w ogóle dałem się w to wciągnąć? Bardzo was przepraszam. Myślałam, że to ma znaczenie. Może coś przeoczyłam? Przekręciłam słowo? Nie wiem. Ale wiem, że to ważne. Wrócę i zajrzę do księgi. Znowu nas opuścisz. Wiesz, którędy iść? Na pewno sobie poradzę. Ale daj nam znać, kiedy wrócisz. Wiesz jak? Pa, Mija! Pa, Juko! Pamo! Choć uszy będą boleć strasznie, nadzieję marna muzyka da właśnie. Nie rozumiem. Cicho? Dlaczego mam być cicho? Kto się zbliża? Juko! Mo! Nareszcie rozumiem. Mankulusy za nami! Juko, leć w prawo, a ja... W lewo, kapuję! Juko! Tak, Mija! Udało się! I jak tu nie mieć nadziei? Widzieliście? Udało się! Juhu! Nasi wojownicy są silni, a ich wodne błyski dobrze chroniły jednorożce, ale to ten Tromptus ma nad Mankulusami władzę, o jakiej mogliśmy tylko pomarzyć. Wierzę, że może odwrócić bieg rzeczy przeciw Panteji i ocalić Sentopię. To zaiste nowa nadzieja. Za Tromptusa należą ci się wielkie dzięki, faunie Fadl. Przepraszam. Zaraz. Powiedziałeś dzięki? Jest ci wdzięczny. I ja też. Wszyscy jesteśmy. Jeju! Nigdy wcześniej to słowo nie padło tak blisko mojego imienia. Całkiem nieźle to brzmi. Dostrzegam w tobie coś wyjątkowego, Mija. I na pewno się nie mylę. No i co? Powiedz, czy w twojej księdze jest więcej przepowiedni? Jeszcze nie wiem, ale obiecuję, że się tego dowiem. Na pewno nie chcesz, żebyśmy z tobą poszli? Nie wyglądamy na zabawnych. Ale jesteśmy! Niestety tam, dokąd idę, muszę iść sama. Może innym razem, co? Tak, może kiedyś. Dobra, pa! Pa, Mija! Następnym razem nie przegapię pów, panie, nie mogę zostać 5 sekund. To ja już sobie pójdę. Wiem, że zależy ci na moim Tromptusie, a nie na mnie, więc lepiej już... Wiesz co? Na początku mnie irytowałeś, ale poznałam cię i polubiłam. Naprawdę? Co cię we mnie ujęło? Moja osobowość czy to, że już nie zalatuje ode mnie kompostem? Słyszę fletnie, Fadl. O, nikt nie powinien widzieć, jak rozmawiam z elfem. Jakby ktoś pytał, nie było mnie tu.
Na mnie już czas. Jeśli w księdze są przepowiednie, to muszę je poznać. Wrócę tu, obiecuję. Jejciu! Cześć! Cześć! Jestem Mia. A ja... Vincent, usłyszałam za pierwszym razem. Powiedz, skąd tak dużo wiesz o runach? Jak to możliwe, że ty masz księgę z runami, a tak mało o nich wiesz? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pątek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osendowski. Oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.